Dosłownie kilka słów na temat zadania o gęsiach, które rozwiązywaliśmy tydzień temu i o metodzie rozwiązania tego zadania. Pamiętacie, nad jeziorami leciało stado dzikich gęsi. Na każdym kolejnym jeziorze na wodzie siadała połowa lecących gęsi i jeszcze pół gęsi. Wszystkie gęsi usiadły na pięciu jeziorach. Ile gęsi było w stadzie? No więc można to zadanie próbować rozwiązać zgadując, ale cała sztuka i cała matematyka, można powiedzieć, opiera się na, to jest nauka o szukaniu sposobu rozwiązania. O takim przemyśleniu tego zadania, żeby ten sposób rozwiązania stał się jasny i oczywisty. I powiem od razu, no duża część nauki matematyki w szkole, no to są przepisy, jak coś zrobić, tak? Jak dodawanie ułamków o różnych mianownikach, to trzeba najpierw sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika, potem dodać liczniki i już będzie rozwiązanie. No, to też jest potrzebne, dlatego że nie chcemy, żeby każdy, kto ma dodać ułamki jako dorosły, miał taki z tym kłopot, że musi od początku odkrywać, jak to trzeba zrobić. To pewne automatyzmy, pewne przyzwyczajenia są, nawyki, tak byśmy powiedzieli, matematyczne też są potrzebne, ale to jest tylko część matematyki i tak powiedziałbym mniejsza. Najważniejsza w matematyce jest ta siła myślenia, która pozwala złamać każdy problem, tak? No i mamy tutaj to zadanie o gęsiach, no i już wiemy, że najlepiej rozwiązywać je od końca, no bo tu żeśmy próbowali, ile gęsi mogło przylecieć na ostatnie jezioro, no i szybko doszliśmy do wniosku, że jeżeli na tym ostatnim jeziorze usiadło połowa plus pół gęsi, to musiała to być jedna gęś, bo tylko ta liczba gwarantuje, że wszystkie gęsi, czyli ta jedna, usiadły na tym jeziorze, no bo pół gęsi, połowa z jednej gęsi to jest pół gęsi i jeszcze plus pół gęsi to jest razem jedna gęś, więc wszystkie usiadły i już dalej nie poleciała żadna. No i potem możemy po prostu przypomnieć sobie, jak rozwiązywaliśmy zadanie z jajkami, bo w tym zadaniu z jajkami to z kolei rozwiązywaliśmy je od ostatniego klienta, pamiętacie? Ostatni klient kupił 10 gęsi, a wszystkie pozostali kupowali połowę tej liczby jajek, która była w koszyku i jeszcze pół jajka. No i okazywało się, że liczba jajek w każdym poprzednim koszyku to była dwa razy liczba jajek w tym następnym plus jeden. No to tą samą metodę możemy zastosować tutaj i okazuje się do gęsi. I okazuje się, że to jest prawda, że wszystko się zgadza, jeżeli na poprzednie jezioro przyleciały trzy gęsi, czyli dwa razy jeden plus jeden, a potem siedem gęsi, czyli dwa razy trzy plus jeden, a potem 15, a na samym początku na pierwsze jezioro nadleciało stado 30, złożone z 31 gęsi. No i tu robi się ciekawie, dlatego że zwróćcie uwagę, że ten sposób rozwiązania to jest uniwersalny, chociaż treść zadania jest zupełnie inna. I na to chciałem wam zwrócić uwagę, niedługo zaczniecie się uczyć algebry, czyli nauki o posługiwaniu się takimi wzorami. I to, że warto się takich rzeczy jak algebra uczyć i warto to studiować, to było przełomowe odkrycie, bo ludzie umieli rozwiązywać nawet całkiem złożone zadania już bardzo, bardzo dawno temu. Ponad 1000 lat przed naszą erą. Ale do każdego zadania wymyślali sposób oddzielnie. I dopiero już kilkaset lat, w czasie po upływie kilkuset lat naszej ery, jakby wypracowano taką myśl, pojawiła się taka myśl, że można oderwać te formuły
od samych rozwiązań, bo ta formuła, od samych treści zadań, bo ta formuła jest taka sama i dla tego zadania o jajkach. Można sobie jeszcze wyobrazić bardzo wiele różnych zadań, których kluczem jest ten sam, czy do rozwiązania, których kluczem jest ten sam wzór. No a z drugiej strony właśnie rozwiązanie zadania najczęściej polega na znalezieniu takiej regularności właśnie, tak, które się kryje za tą treścią. Nie na zgadywaniu. Nie na zgadywaniu. Od tego mamy nasze mózgi, od tego umiemy myśleć, żeby doszukać się regularności w takim, w każdym takim zadaniu. Tego typu i we wszystkich innych.